Dzień dobry Państwu, witam o 4 nad ranem. Justyna Widawska, zapraszam na zagadkową jedynkę. Dzisiaj program wesoły, jak widzicie, chociaż pora jak zwykle dość trudna do myślenia i kombinowania, dlatego na początek zadanie nie za trudne, ponieważ mamy tutaj litery w takim czerwono-białym, biało-czerwonym prostokącie, dzisiaj polsko-niepodlegle. Mamy tutaj ułożyć nazwę państwa, także troszeczkę geografii, ale ta geografia to raczej tak bardziej na poziomie szkoły podstawowej. Należy ułożyć nazwę państwa, mając do dyspozycji litery, które widzicie tutaj. Wszystkie 2, 4, 6, 8, 9 tych liter. Mam nadzieję, że sobie poradzicie. 50 zł. Niespektakularnie na początek, ale obiecuję, że będą dzisiaj większe pieniądze. Tym bardziej, że po pierwsze program krótki, a po drugie ostatni w tym tygodniu, kochani. Mimo, że widzieliśmy się dopiero raz, także no przykro mi, ale musimy dzisiaj nadrobić te wszystkie braki, te wszystkie straty, te wszystkie pieniądze, których nie rozdamy. Ja przypomnę szybko zasady zagadkowej jedynki, bo oczywiście takie posiadamy. Natomiast jeśli już wiesz, to zapraszam 704-304-000, nazwa państwa, ale należy pamiętać, że w zagadkowej jedynce mogą brać udział tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod ten właśnie wskazany na dole ekranu numer. Pamiętaj, że za każde zrealizowane połączenie zapłacisz, także za to, które nie połączy Cię ze studiem, ale zapłacisz za połączenie, a nie za czas jego trwania. Nagrodę zdobywasz, dzieląc poprawnej odpowiedzi na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Jakie to państwo? Macedonia. Macedonia to jest doskonała odpowiedź, prawda, reżyserze nasz kochany? No pewnie, że tak, 50 zł i gorące pozdrowienia wędrują do pana, a szczegóły znajdziecie na www.sms.tvp.pl. No i właśnie, zobaczcie, mówiłam o tym, że aby wygrać w zagadkowej jedynce, należy głośno i wyraźnie na antenie podać odpowiedź, co pan niniejszym uczynił, gratuluję. No i tym samym zagadka przechodzi już do historii dzisiejszego programu. Mamy zagadkę kolejną i tym razem dwa państwa do ułożenia, ale za to mniej literowe państwa, bo mamy pierwsze tutaj 2, 4, 6 i drugie 2, 4, 5 literowe. Kochani, tak jak tutaj nam pan świetnie pokazał, w cudowny sposób rozwiązując tą pierwszą zagadkę, głośno, wyraźnie podał na antenie poprawną odpowiedź. Wszystkie litery w prostokątach są, jest ich tyle, ile być powinno. Nie przekładamy liter między prostokątami. W każdym z nich jest pełna, konkretna nazwa państwa, także nie dodajemy liter, nie zabieramy liter, ale także nie zamieniamy i między prostokątami nie przekładamy, tak żeby sobie nie utrudniać. Ułatwiajmy sobie, tak, żeby sobie nie ułatwiać, żeby sobie nie utrudniać zadania. Kochani, program jest na żywo. Jeżeli oglądacie nas po raz pierwszy, to musicie sobie z tego zdać sprawę, że tu i teraz dzieje się na ekranie waszych telewizorów to, co dzieje się tutaj u mnie w studio, czyli do wygrania są pieniądze, do wygrania kolejne 50 zł i aby o te pieniądze zagrać, należy zgłosić się tutaj do mnie, do programu pod ten numer 704-304-000, niezależnie od tego, czy dzwonisz z telefonu komórkowego, czy stacjonarnego. Słuchajcie, no dzień dla większości wolny, chociaż wiem skądinąd, że mnóstwo ludzi dzisiaj pracowało. Ja mam zaszczyt pracować z wami teraz, także jeśli ktoś nie może spać emocjami pobudzony dzisiejszego dnia, szczególnie myślę w Warszawie te emocje dzisiejszego dnia, prawda? No i jeżeli ktoś teraz jest przed telewizorem, jest razem z nami i jeszcze nie śpi, jest czwarta nad ranem, jest szansa na to, żeby wygrać pieniądze, bo na pewno wielu osób przed tym telewizorem nie ma. No nie mam takiej okazji, żeby się spotykać z wami na przykład po południu czy rano, kiedy wstajecie. Mam okazję spotykać się z tą nieliczną grupą odbiorców, którzy o tej porze są przed telewizorem, oglądają program Pierwszy Telewizji Polskiej. Kochani, może nie jest to spektakularna kwota, te 50 zł, ale biorąc pod uwagę, że tutaj no, zadanie polega na tym, aby poukładać litery, czyli taka zabawa językiem polskim z lekką znajomością geografii, bo trzeba swoją odpowiedź zweryfikować, no to nie jest to zbyt trudne i przekładając na poświęcony czas, na pewno te 50 zł się opłaci. Tym bardziej, że nie trzeba wychodzić z domu. Co trzeba zrobić? Najpierw tutaj intelektualnie popracować i odszyfrować te nazwy. Najpierw, to robimy najpierw, dobrze? A później, jak już mamy te dwie nazwy, to wybieramy numer 704-304-000 i tutaj ucho do telefonu, czekamy, aż połączycie się ze mną. Kiedy tylko usłyszysz mój głos w słuchawce telefonu, podajesz głośno i wyraźnie odpowiedź. To jest proste, ja wiem, ale kiedy słyszycie nagle siebie w telewizji, bo program jest na żywo i ja Cię ostrzegam, widzu, który jesteś z nami po raz pierwszy, trafisz tutaj do telewizji na żywo, będzie Cię słychać. No to żeby wtedy nie zapomnieć, bo niektórzy z Was tak właśnie mają, że wtedy włącza się, nie wiem, jakiś lęk, włącza się stres,
i albo zapominacie, co chcieliście powiedzieć, albo się nie odzywacie i się rozłączacie. Tak usłyszysz siebie w telewizji i tak, jak tylko podasz poprawną odpowiedź, od razu wędruje do ciebie 50 zł. To co, kto już wie? Przypominam, dwie nazwy geograficzne, dwie nazwy państw. No nie wiem, jakie to państwa, jeszcze nie przyjrzałam się temu. Myślę, że jest jedna osoba przed telewizorem, która jest na tyle bystra o czwartej nad ranem, że poradziła sobie z tą zagadką już. I dzięki takiej osobie będę mogła przejść do zagadki numer 3. Pamiętajcie, że wszystko się tu dzieje za waszą sprawą. Czyli kiedy ta zagadka znika, pojawi się kolejna. A jak się pojawi kolejna zagadka, to będą też kolejne pieniądze do wygrania, prawda? No właśnie, to jest program rozrywkowy, ale to jest teleturniej, kochani, w którym wszystko się dzieje za waszą sprawą. Także jeżeli ktoś ma ochotę zobaczyć kolejne zagadki i mieć szansę na kolejne pieniądze, na większe pieniądze, już to obiecuję, że kolejne zagadki będą więcej warte, no to trzeba tutaj rozwiązać najpierw tę zagadkę. Także no musimy sprawdzić, czy wy w ogóle jesteście gotowi na trudniejsze. Pierwsza zagadka super, Macedonia, niby nie najprostsza nazwa państwa, prawda? Ale panu się udało, bardzo fajnie sobie poradził, wykorzystał te litery, które są, nie kombinował. Nie utrudniał sobie życia. I proszę, aby osoba, która teraz tutaj do mnie zadzwoni, też sobie życia nie utrudniała. Pierwszy prostokąt jedna nazwa, drugi prostokąt druga nazwa. Pamiętajmy, program jest bardzo krótki, także nie traćmy już ani jednej cennej sekundy. Jak na zawołanie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana serdecznie, poproszę o te dwa państwa. Angola, Korea. Sprawdzamy. Angola i Korea to są doskonałe odpowiedzi, ale tutaj reżyser mnie troszeczkę przeraził. Czemu tak trudno? Czemu tak skomplikowanie? Czemu nie coś bliżej, łatwiej? Ja nie mówię, że nie znam, no Kuba, nie osądzaj mnie w ten sposób, natomiast myślę, że można byłoby troszeczkę łatwiej. Okej, 50 zł wędruje do pana, gratuluję panu serdecznie, a ja zapraszam na ekran zagadkę numer 3 i tak jak obiecałam, będzie więcej pieniędzy. Kuba? Słówka. Ja czekałam specjalnie tutaj, żeby nie było tak, że poproszę, nie doczekam się, reżyser nie usłyszał i powiem coś, a to się nie pokaże na ekranie. Kochani, wszystkie bardzo ważne informacje w zagadkowej jedynce są na ekranie. Ja jestem tutaj po to, żeby was dopingować, żeby przypominać wam zasady. No i też słownie wspierać, tak, w tej waszej walce o pieniądze. Stówka do wygrania. Teraz trzy nazwy państw, także jest już trochę trudniej. O co bardzo proszę? Kartka, długopis. Jest czwarta nad ranem i chociaż wydaje nam się, że nasz umysł jest chłonny, że mamy doskonałą pamięć, to naprawdę w takiej stresowej sytuacji może się okazać, że zapomnimy jednej nazwy, a po co? Naprawdę szkoda byłoby tracić pieniądze. Pamiętaj, że jak zadzwonisz, to musisz od razu podać odpowiedź na żywo w programie. Nie SMS-em, nie listem, nie za godzinę, nie za dwie, tylko najlepiej tu i teraz, bo po programu mamy bardzo, bardzo niewiele. Także trzy nazwy państw. Mamy Sajor, pierwsze państwo, Cymeni, drugie państwo i Aritasu, trzecie państwo. Oczywiście to nie są nazwy państw jeszcze, bo należy te litery uporządkować. Tak, żeby to zaczęło przypominać nazwę geograficzną. Czas biegnie nieubłaganie, moi kochani, jest już po godzinie czwartej nad ranem. Ale warto z nami zostać, bo jest to drugi i ostatni program w tym tygodniu. No ale właśnie, skoro to jest trzecia zagadka, skoro mamy już prawie 5 po czwartej, to Kuba, może spróbujmy z tym małym bonusem, co? Bo po to ciężko myśleć o tej godzinie. Myślę, że warto zmotywować takiego telewidza, który chciałby z nami zagrać. Wiem, że możemy to zrobić i ja mam tutaj taką czerwoną kopertkę pomocniczą. Zresztą dzisiaj wszystko czerwone i białe i czerwone, także koperta też oczywiście nie odbiega. Czerwona koperta, w kopercie 5 krótkich pytań z wiedzy ogólnej i łącznie do wygrania 1000 zł, czyli stówa gwarantowana za te trzy nazwy państw plus tutaj odpowiedź na pytania, które są w tej kopercie. Proste pytania z wiedzy ogólnej, naprawdę proste, łącznie 1000 zł. I pamiętajcie, nie jedno państwo, nie dwa, a trzy trzeba wymienić głośno i wyraźnie. Wiem, że to wydaje się banalne, ale kiedy tak się już weźmiemy do pracy, kiedy biorąc pod uwagę, że jest bardzo wcześnie nad ranem, zweryfikujemy swoje siły intelektualne, to może się okazać, że to wcale nie jest takie proste. Bo na przykład nam się coś nie składa. Nie patrzcie na to jako całość. Nie próbujcie rozwiązać wszystkiego naraz.
Tu trzeba jednak się skupić na każdej z tych nazw oddzielnie. Pierwsza nazwa układamy, zapisujemy sobie gdzieś na kartce. Druga nazwa próbujemy, kombinujemy, bo już jest trochę dłuższa. Układamy, zapisujemy gdzieś na kartce. No i ta trzecia najdłuższa, tutaj kombinowania pewnie będzie najwięcej. Kombinujemy, układamy, a jak już ułożymy, to dopisujemy sobie do tej karteczki i nagle sobie zdajemy sprawę, fajnie, że te dwie pierwsze nazwy zapisałam. Bo jestem śpiący, bo bym zapomniał i musiałbym układać po raz kolejny. Po co sobie dokładać pracy? Kartka, długopis, zapisać, a potem mieć tą kartkę gdzieś w zasięgu wzroku, dobrze? Gramy o nawet 1000 zł, także myślę, że warto, warto zagrać z głową. Nie na łapu-capu, nie na szybko, nie na hura wybierać numer telefonu, tylko zastanowić się po pierwsze, czy znam odpowiedź. Po drugie, czy pamiętam te wszystkie trzy nazwy, czy mam wszystkie trzy nazwy. No i po trzecie, czy nie przestraszę się, jak tutaj usłyszę swój głos w telewizji. Jeśli nie, jeśli na wszystkie pytania odpowiedziałeś tak, chcę wygrać, tak, znam odpowiedź, nie wystraszę się tego, że będę w telewizji, 7043040000. Zapraszam, kochani, to jest ostatni program w tym tygodniu. Niestety listopad ubogi w nasze programy. Miejmy nadzieję, że w grudniu będzie nieco lepiej. W listopadzie nie miałam do tej pory wielu szans na to, żeby was nagradzać i też tych szans wielu nie będzie. Także korzystajcie, bo mamy w tym momencie nasz mały bonus, czyli łącznie nawet 1000 zł, ale warunkiem koniecznym jest wypowiedzenie tych trzech nazw państw. Wypowiedzenie, bo ja mogę śmiało powiedzieć, że odpowiedź jest na ekranie. Ja wiem, że o tej porze każda najprostsza czynność intelektualna może się wydawać trudna, ale jak spojrzymy na to z tej strony, że odpowiedź jest na ekranie, tylko trzeba ją po prostu odszyfrować, no to może już się nie wyda to takie trudne i zachęcę was do działania. Zapraszam. Kochani, nie ma konkurencji. Nie ma konkurencji, a czas nam ucieka bardzo szybko. Ja dziś zaopatrzyłam się w zegarek zupełnie niepotrzebnie, bo zerkam na niego i stresuję się, że tak wiele czasu nam już upłynęło. Kto już wie, zapraszam. Kto jeszcze nie wie, niech nie wybiera numeru telefonu. Nie jedna, nie dwie, a trzy nazwy. I też bardzo proszę nie myśleć w ten sposób, że a mam jedną, to te dwie szybciutko sobie dowymyślam, jak już się dostanę do telewizji. Nie. Naprawdę tutaj jest bardzo szybka droga. Wcale nie jest trudno trafić i trzeba już mieć odpowiedź przygotowaną. Kto chciałby powalczyć? Tak powalczyć taką białą bronią, bo swoim intelektem, swoim umysłem, swoimi chęciami. No i powalczyć o pieniądze, kochani, na pewno. Założę się, że przed telewizorem nie ma takiej osoby, której by się nie przydało 1000 zł, bo jednak mamy połowę listopada, prawda, za moment grudzień. Wiadomo, że to jest taki miesiąc, w którym się mnóstwo pieniążków wydaje. No a do tego grudnia na pewno już te pieniążki na twoje konto trafią, także na pewno warto się postarać. Oczywiście nikogo nie obliguję, ja tylko zachęcam, więc jeżeli nie masz ochoty grać, ja to rozumiem. Nie każdy przecież o tej porze musi chcieć wygrywać pieniądze, prawda? No słucham, kochani. Zapraszam osobę, która znalazła już rozwiązanie. Pojawił się mój reżyser Kuba. No może coś zrobimy tutaj jeszcze dla tych naszych widzów, co? Zobacz, nie ma odpowiedzi, a czas płynie. Zobacz, już jest prawie 10 po czwartej. Podwoimy nagrodę. Super, kochani, łącznie 2000 zł do wygrania. Na to właśnie czekałam, bo powiedziałam o tym grudniu i tak sobie pomyślałam, kurczę, 1000 zł to wcale nie jest tak dużo, biorąc pod uwagę, że grudzień jest miesiącem, w którym się bardzo dużo wydaje. Okej, 2000 łącznie do wygrania, ale tylko i wyłącznie 5 chwil. Mówiłam o tym czasie, mówiłam, że program jest na żywo, także musimy pilnować każdej cennej sekundy. Kończymy tę zagadkę. W ciągu 5 chwil musi znaleźć się osoba, która ma rozwiązanie. Chwilę. Będziemy szybko obliczali, program jest króciusieńki. Ja wiem, że widzowie, którzy oglądają nas od czasu do czasu, przyzwyczaili się, że mieliśmy przez pewien okres dłuższe programy, prawda? No tych chwil wtedy było znacznie więcej i naprawdę można było się dłużej zastanowić. Wróciliśmy do tych programów bardzo, bardzo, bardzo krótkich i ja naprawdę nie przesadzam. Dlatego, żeby była szansa na wygranie pieniędzy, trzeba się pospieszyć. W naszym programie nie ma to tamto, nie ma wysyłania listów, SMS-ów. Trzeba tu i teraz znaleźć odpowiedź i jej udzielić. Mamy 3 chwile. No
ciekawa jestem. Ktoś już ma te państwa, czy teraz na szybko zaczął kombinować? Może dopiero przyłączyłeś się do zabawy, jesteś nowym widzem, przyłączyłeś na program, no i znalazłeś się na programie pierwszym Telewizji Polskiej. Zapraszam do pozostania. Zostań z nami. Co prawda czasu niewiele, bo dwie chwile na rozwiązanie tej zagadki, ale jeśli jesteś wyjątkowo lotny intelektualnie, to na pewno sobie poradzisz, bo chodzi o to, żeby tutaj w tych trzech prostokątach, w każdym z osobna, ułożyć nazwę państwa z tych liter, które są dostępne. Czyli nie dokładamy liter, nie odejmujemy, nie zamieniamy, mamy wszystkie litery i z tych liter należy ułożyć nazwę państwa. Konkretnie nazwy są trzy i kiedy wymienisz głośno i wyraźnie na antenie te nazwy, wygrywasz kwotę gwarantowaną. Łącznie możesz zagrać o nawet 2000 zł. 704-304-000. Ostatni moment. No, do działania, moi drodzy, do działania. Jeśli komuś dzisiaj zostało energii sporo, gdzieś tam jest pobudzony, obudzony i chciałby to jakoś spożytkować, wykorzystać, zanim pójdziesz na poranny jogging, zanim rozpoczniesz gimnastykę poranną, do której bardzo serdecznie zachęcam, to możesz pogimnastykować szare komórki. Spróbuj, bo to się może opłacić. Naprawdę, jeżeli szybko poradzisz sobie z tą zagadką, zdążysz w ciągu jednej chwili, to masz szansę na nawet 2000 zł. Jak raz jeszcze przypomnę, wybierając numer 704-304-000, trafiasz na żywo do mojego programu, rozwiązując zagadkę, masz szansę na wygraną. Uwaga, zero. No, program na żywo, tutaj wszystko się dzieje, słuchajcie, dlatego te budziki, dlatego te nawoływania reżysera, bo czas się skończył, kończymy zagadkę. Nic dziwnego, kochani, prawie kwadrans po czwartej. Nawet 2000 zł. Ja wiem, że jest późno. Ja wiem, że dziś wiele osób wstaje do pracy i jeszcze smacznie śpi, przekłada gdzieś się z boku na bok. Masz szansę na pewno, bo nie ma konkurencji i tylko musisz bardzo szybko zadziałać. Odpowiedź jest na ekranie. Trzeba odszyfrować nazwy państw. Trzy. Nazwy państw. Komuś się udało? Reżyser mówi tak, dobra. Dobra, Justyna, dorzucimy jeszcze 1000 zł, ale to już ostatecznie. Okej. Okay. Rozumiem. 3000 zł łącznie do wygrania. I kończymy tą zagadkę już teraz, dobrze? Wiem, że to nie jest pora na wysiłek intelektualny. Ale ja nie zapraszam tutaj całej Polski, nie zapraszam tutaj tłumu widzów, bo nie ma takowego przed telewizorami. Zapraszam jedną osobę, której się udało, która jest z nami z jakichś tam przyczyn, bo nie mogła spać, bo musi już wstać za moment, bo się przebudziła. Włączyła program pierwszy Telewizji Polskiej i myśli sobie, mam. Ja wiem, że to nie będzie w sekundzie, bo tu trzeba te trzy nazwy odszyfrować. Poprawnie odszyfrować, nie zgadujemy. Wszystkie litery macie. W każdym z prostokątów jest jedna nazwa państwa. Ale to jest możliwe, że ktoś powie teraz, mam. No to fajnie. 2 minuty 30 sekund. Uwaga, czas. Start. Wystartował już. Reżyser mówi mi tutaj 2,5 minuty i nawet nie czeka na mój czas start. No tak, co ja mogę reżyserować, jak tutaj mamy tego czasu tak niewiele. Nawet 3000 zł. Myślimy, trzy nazwy geograficzne, trzy nazwy państw. Nie mogę podpowiedzieć w żaden sposób, bo niestety dzisiaj nie odrobiłam pracy przedprogramowej. Nie przyjrzałam się tym zagadkom przed programem, więc nie mam pojęcia, jakie to są nazwy państw. Ale może i dobrze, bo gdybym próbowała podpowiadać, to jeszcze bym wam w głowie pomieszała i reżyser by się zdenerwował i zmienił zagadkę. Reżyser mówi tak, znane państwa. Największym problemem jest to, że litery są bardzo mocno pomieszane, bo oczywiście jak się jest zdolnym, to można najprostszą rzecz utrudnić. Reżyserowi się do ciebie poudawało.
Naprawdę, tak te litery pomieszał, że sama jestem pod ogromnym wrażeniem, jak można tak utrudnić zagadkę, wydawałoby się z pozoru łatwą. Nawet 3000, minuta i niecałe 20 sekund. Uwaga! Działamy, kochani, to nie tak, że my tutaj wam puszczamy te zegary, żeby jakoś ekran upiększyć. 5, 4, 3, 2, 1, minutka. Tylko po to, żeby zakomunikować, że będziemy musieli z tą zagadką naprawdę bardzo szybko się zbierać. Prawie kwadrans po czwartej, uwaga, 50 parę sekund. Nie zgadujemy, nie na chybił trafił, nie wybieramy numeru, nie mając odpowiedzi. 704-304-000 tu i teraz dla osoby, która już ma wszystkie trzy państwa, 30 parę sekund. Tak, kochani, tak jak powiedziałam, nie przejmujcie się tej wiedzy geograficznej, to jest wiedza na poziomie szkoły podstawowej, tu chodzi o weryfikację odpowiedzi. 20 sekund. No nie czekamy do zera, w każdej sekundzie może ktoś trafić. 704-304-000. 10. I uwaga. 3, 2, 1. Ostatni dzwonek. Jaj. Już nawet nie muszę patrzeć na ekran. Już nawet nie muszę patrzeć. Tutaj reżyser jest tak przewidywalny z tymi swoimi efektami dźwiękowymi, że naprawdę mówi mi to wszystko. Ajajajajaj. No ktoś, kto nas ogląda nie po raz pierwszy, to wie, co to oznacza. Przykro mi, naprawdę, bo w tym tygodniu widziałam się z wami tylko wczoraj, widzę się dzisiaj i już się nie zobaczę w tym tygodniu. A niestety musimy kończyć dzisiejszy program. Co to znaczy? Nie macham jeszcze łapką i nie wybiegam ze studia. To jest komunikat. Koniec programu oznacza koniec szansy na wygraną. Także musimy się zmieścić w tych kilku chwilach, które nam jeszcze pozostały do końca, a naprawdę czasu nie zostało wiele. Także łącznie 3000 zostajemy z tą zagadką. Może i dobrze, bo po co mieszać sobie w głowach, jeśli ktoś miał dwie nazwy, to teraz na szybko kombinuję tą trzecią. 704-304-000. Przypominam, kończymy dzisiejszy program, kończymy tym samym szansę na wygranie w tym tygodniu. Zobaczymy się 20, a w zasadzie 21 rano, dopiero, kochani. Także naprawdę mnóstwo czasu przed nami do kolejnego programu. Czy ktoś dziś jeszcze zwiększy swoje konto? Nawet 3000, słuchajcie. Sporo pieniędzy. Czego trzeba? Uwagi, koncentracji, no i przede wszystkim znajomości odpowiedzi. Tu jest odpowiedź, która jest warunkiem koniecznym. Dobrze. Ile mogę dać, Kuba? 3 chwile od siebie. Myślałam, że reżyser da 5, ale no, wygląda na to, że faktycznie mój zegarek się nie myli. Kończymy program. 2. Nieubłagany, nieugięty reżyser nie ułatwi tej zagadki. Nie będzie dwóch czy jednej nazwy. Nawet 3000, warunek konieczny to 3 nazwy państw. Głośno, wyraźnie, konkretnie, szybko i pewnie. Na kogo mogę liczyć? Uwaga!
Jedna chwila. Ostatni moment. Jeśli chcesz wykorzystać szansę, zapraszam teraz. Siedem zero cztery trzy zero cztery zero zero zero. Kto zdąży? Dwadzieścia minut po godzinie czwartej. Liczymy sekundy do końca programu. Naprawdę nie mogę czekać dłużej. Program na żywo, program w telewizji. Niestety nie widzimy się codziennie, bo pewnie bym powiedziała, no dobra, nie wiecie, zapraszam na jutro. Nie, bo jutro się nie zobaczymy. Widzimy się dziś i dziś jeszcze szansa na te 3000. Czy ktoś wykorzysta? Ile tam sekund? Kuba, pokaż ile sekund, bo ja wiem, że to już są sekundy. 30 poszło. Okej, no to dobrze, że zapytałam, bo za moment reżyser mi tu zaczął odliczać od 10 w słuchawce i byłoby po wszystkim. 20 sekund. Bardzo proszę o kogoś konkretnego, dobrze? Kto zna trzy nazwy państw, kto wie, że chce wygrać? Uwaga, 5, 4, 3, 2, 1... Nie no, musi się udać, nie wierzę. Słuchajcie, ja rozumiem, że zagadka nie jest najprostsza, bo tych liter jest sporo, tutaj chodzi o układanie, przekładanie, to się wszystko może pomieszać, jest wcześnie rano. Ale odpowiedź jest na ekranie, to są trzy nazwy państw, to są znane nazwy państw. Chociaż nie wygląda to na pierwszy rzut oka. Nie wierzę, że zmarnuje się taka szansa. Musi się znaleźć jedna osoba, która zna odpowiedź. Natychmiast, bo ja muszę kończyć program. Jest telefon, dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Rosja, Niemcy, Austria. Rosja, Niemcy, Austria. I to jest doskonała odpowiedź. Tym samym stówka już jest dla pana. Teraz trzymam mocno kciuki. Gramy o 2900 zł. Uwaga, czytam pierwsze pytanie. Ile to jest 4 do potęgi czwartej? 4 razy 4 razy 4 razy 4 to? 4, zaraz. 10 sekund. 256. Dobrze, stolicą jakiego kraju jest Tbilisi? Można powiedzieć. 3. Tbilisi, stolicą jest? Gruzji. No szkoda, kochani, naprawdę było to do zdobycia, ale stówka dla pana, ja się żegnam, zapraszam 21 wczesnym porankiem, kochani, życzę cudownego, pięknego weekendu.